Cześć i Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w demko gierki, która się nazywa Dredge albo Dredge. Szczerze, nie do końca wiem co to znaczy, ale pewnie chodzi, ma nawiązywać do Dread. Dredge jest ciekawą gierką, przynajmniej w swoim założeniu, gdyż dzieje się w takim Lovecraftiańskim świecie. Jeżeli czytaliście kiedyś Lovecrafta, możecie pamiętać, że tam dużo opowieści było powiązanych z morzem i ogólnie wybrzeżami, ryboludami i takimi rzeczami. W Dredge my jesteśmy właśnie w takim mrocznym świecie przymorskim, gdzie jesteśmy rybakiem i łowimy ryby i sprzedajemy te ryby, pływamy sobie łódką i ogólnie śpiewamy piosenki i walczymy wokół świata. No niekoniecznie, nie walczymy wokół świata, przynajmniej ja nie miałem okazji powalczyć wokół świata. Ale tak, łowimy sobie rybki i pływamy między wyspami, unikamy morderczej mgły i tak dalej, i tak dalej. Zagłębiamy się też tutaj w świat trochę. Gra niestety nie ma polskiej wersji językowej, na razie przynajmniej. Zobaczymy, może będzie miała w przyszłości, wiadomo, to jest tylko demko. Ale tak, zagrajmy sobie jakieś 25-30 minut, zobaczymy przynajmniej na ile nam demko pozwoli tutaj grać. Gra się nazywa, pełna nazwa demka to jest Dredge Chapter 1, więc no podejrzewam, że mamy jeden chapter tylko? Nie wiem. No ale dobra, zagramy, a wy w tym czasie będziecie mogli się zastanowić, czy może chcecie skomentować tutaj coś w trakcie, może zasubskrybować, jeżeli by was bardzo tutaj zainteresowały tego typu malutkie tytuliki, które ja bardzo często ogrywam tu na kanale. Możecie też polajkować filmik, to pomaga w rozwoju kanału i widoczności filmików. O, właśnie wpłynęliśmy w jakąś mgła, to jest śmieszne słowo, co? Mgła, nie? Naprawdę mi się wydaje, że to taka jedna z śmiechowszych wyrazów w języku polskim. No dobrze. Dredging the depths. Okej. No i jesteśmy w jakimś tutaj miasteczku. Dobra, ja tego nie będę czytał, ogólnie tutaj gadamy, koleś da nam łódkę, tak na samym starcie, bo nasza się rozbiła i tak, jesteśmy w Greater Marrow Barrow, tak, okej, rozbiliśmy się o skały, uratowali nas i tak dalej, i tak dalej. Nie dało się uratować niestety naszej łódki, więc dali nam jedną ze swoich starych. Teraz musimy iść i złapać trochę rybek. Trochę mnie intryguje to, że pierwsza rzecz, którą po właśnie tym, jak nas uratowali z rozbitego statku, pierwszą rzecz, którą nam kazali zrobić, to zacząć łowić ryby. Nie wiem. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj rozgrywkę samą, no to mamy miasteczko. Możemy sobie odblokować nasz stateczek i zacząć nim pływać. Punkty zainteresowania mamy pod znakami wykrzykniku. To jest nasz statek, jak odpalimy go tabem. Tutaj będziemy ładować nasze ryby. Mamy naszą kabinę, gdzie mamy jakieś dodatkowe informacje. Mamy jako za zadanie złapać trochę rybek. Co będziemy zaraz płynąć robić? Mamy na naszym inwentory, mamy silnik, mamy wędkę. Całkiem proste, nie mamy żadnych pieniędzy, na razie jesteśmy bidni jak cholera. Jest kompas, to jest chyba poziom przerażenia trochę, on będzie się zmieniał. Nie do końca jeszcze rozkminiłem, co tu się dzieje. Dostaliśmy radę, że jak pływamy, tak, to mamy się trzymać dnia i unikać mgły, która się pojawi. Ale mamy nasze pierwsze rybki i zaczynamy grać. Czas upływa tylko jak pływamy, albo jak łowimy ryby, albo jak handlujemy i takie rzeczy. Nie musimy się bać teraz, że będzie nam czas mijał i noc przyjdzie szybciej. No zacznijmy łowić. Możemy kliknąć F i ciach. Podnosimy. Serio, to jest... Tak wygląda ogólnie rozgrywka, jeżeli chodzi o łowienie ryb. Nie widziałem na razie, żeby było to inaczej. Ciach, podejrzewam, że potem będzie trochę trudniej. Prawy możemy ustawiać te ryby, żeby bardziej nam tutaj pasowały do naszego ekwipunku. No dobrze, weźmy może, nie wiem, rybkę tutaj wsadźmy. A, jeszcze są jakieś ryby. Na każdym takim miejscu będą różne rybiacze w różnej ilości i tak, i pewnie różnej trudności połowu też. No, wyłowiliśmy wszystkie, jakie tutaj były. Są różne rodzaje ryb, to są tutaj przybrzeżne ryby, do których my jesteśmy w stanie w których my jesteśmy w stanie łowić. Są potem różne inne, są oceaniczne, płytkowodne, podwodne i tak dalej. Hejdol, nawet nie mam pojęcia co to jest. Więc tak, no, będzie troszkę dużo tych rybek, podejrzewam. O, no, jest całkiem sporo różnych tych rzeczy. To są różne lokacje, gdzie jesteśmy, więc no to możemy sobie popatrzeć, będzie ta informacja. No dobra, płyniemy dalej i idziemy poszukać troszkę innych rybek. My na razie możemy chyba tylko przybrzeżne łowić, jeżeli się nie mylę. Tak, to też jest przybrzeżne i tutaj będziemy mogli łowić disturbed water. Tak, pyk, pyk, pyk. Jak nie trafimy w to, to nam spowolni łowienie ryb. O, złowiliśmy kod, to dorsz, nie? Chyba. Wcześniejsze to makrele były, jeżeli dobrze widziałem. Dobrze, no połóżmy trochę dorszy. Pyk, pyk, okej, pyk, pyryk, pyk. No, widzę, że dorsze się zawijają tutaj w ładne C. Podpłyńmy tu, co tutaj mamy za rybkę. Tu nie możemy, tu są płytkowodne, ich nie możemy łowić, bo nie mamy do niego wyposażenia. Co my tu mamy? O, tu mamy więcej makreli chyba. Dobra, złupmy to. Jeszcze ciach, ciach. No okej, jest... Podejrzewam, że to jest ta prosta wersja łowienia. Sądzę, że tutaj bardziej będzie chodziło o zarządzanie czasem tak naprawdę i zastanawiania się, czy my chcemy łowić makrele. Ja sądzę, że ja chcę łowić makrele. Czemu nie? Teraz by nam w sumie było miejsce na dorsza jednego. Ale nie będę specjalnie szukał dorsza. Pójdę od razu pyk, złowię ten, pomimo tego, że jedno tutaj wolne miejsce mam. I ja sobie teraz wrócę z powrotem do swojej bazy, czyli do miasta. Tam jest jakiś inny jeszcze, okej, nie walnijmy w skały tylko. Tam jest jakaś inna miejscowość, ale na razie chyba, żeby popchnąć fabułę do przodu, popłyniemy z powrotem tam, skąd przypłynęliśmy. Dobrze, podpłyńmy do tego Quiet Little Fishing Town. Dzień dobry, okej, major, ten już burmistrz tutaj jest. Naprawdę taka wioska ma burmistrza? No, nieźle. Co do tej łódki, tak, dali nam tą łódkę starą, ale ona jest na kredyt. Naprawdę na początku będziemy musieli opłacić kredyt. Czyli jak będziemy sprzedawać ryby, to będziemy jednocześnie część tego, co zarobimy, opłacać no, koszt kredytu. O, jakieś muchy tu latają. Poszliśmy do tego nadwornego rybaka, czyli sprzedawcy ryb chyba, tak? Rybnego, do rybnego pojechaliśmy, gdzie no, nie wygląda to zbyt fajnie. Że są ryby, znaczy ryby i muchy latają, dobra. Zdziwił się, że tak szybko znaleźliśmy nowego. Dobra, powiedział, że nie ma sensu w ogóle się nawet przyjaźnić, bo ten najwyraźniej mają duży przemiał rybaków tutaj. Dobra, najpierw spłaćmy to wszystko. Możemy spłacić używając F. Możemy pyk, 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 pyk. Dobra, sprzedajmy wszystko. Ja bym chciał, żeby był... A, jest Sellowfish. A, musimy to przytrzymać. Dobrze, to mi się podoba, że jest taka opcja. Spłaciliśmy... O, nie wiem ile tego długu jeszcze mamy, ale mamy 130 cashu po prostu. Możemy wrzucać te ryby też do storage'u, jeżeli chcemy. One tutaj się nie zniszczą, ale ogólnie ryby mają swoje wskaźniki tego, czy są świeże, czy nieświeże, więc one są po prostu tańsze, czyli droższe jak są świeże, nie? No to ma to sens, bo kto by chciał płacić tyle za sushi, jeżeli by to była zgniła, śmierdząca ryba, nie? Jakąś tam zdechłą flądrę, pełną rtęci i w ogóle. Super, super, super się cieszy, tak, że mamy jeszcze tutaj nam coś znalazł, możemy wziąć to, będziemy mogli tym wynajdywać jakieś ulepszenia i modyfikacje. Możemy też pójść do... O, pani wygląda, nie wygląda na miłą. Dobrze, no przyszliśmy do tego, do stoczni, może ulepszać naszą łódkę. Wszystko zajmuje czas, żeby to naprawić i może naprawić, jeżeli będziemy zniszczeni. Nie wiem, w jaki sposób się niszczymy, pewnie jak płyniemy w jakieś kamienie albo coś. No dobra, możemy popatrzeć, co ona ma tutaj do sprzedania. Nic nie mamy do zniszczenia, ale o, są lampy. Możemy sobie kupić lampy. Nie stać nas specjalnie na lampy, ale podejrzewam, że lampa będzie pomagała... O, ma 500 lumenów. To całkiem sporo lumenów. Podejrzewam, że lampa będzie potrzebna, jak będziemy pływali nocą i będzie mgła. Możemy sobie silnik wymienić, ale czy nasz silnik jest... Nasz silnik 14 węzłów, a ten silnik 10 węzłów. No to bez sensu trochę. Możemy też kupić sobie lepszą wędkę, żeby móc łowić te ryby z przybrzeżnych... A, zainstalowanie 2 godziny trwa. Dobra, zainstalowaliśmy, jest 19. Ja bym może jednak nie wypływał. Może zrobię research. Mogę to zrobić? Research part. Mogę sobie ten flexible fishing pole. Możemy wtedy łowić też wulkaniczne, a te z mangrove'a. Nie wiem, czy tu będzie ten... No, not available in the demo, czyli tutaj nie będziemy mogli nic zrobić. Tych rzeczy nie mamy odblokowanych. Aha, czyli ulepszenia nie są w ogóle jeszcze w demku dostępne. Czaję, dobra, okej. Możemy sobie poresearchować. Nie możemy poresearchować, chciałem zrestować, ale weźmy tutaj, pójdźmy i może do storage'u wrzućmy to. No, bo i tak z tego nie możemy skorzystać, to meh. Równie dobrze. Co tu mamy pod tabem? Co nam się pojawiło? Tak, bo kolejną rybę znaleźliśmy. Dobra. Ja nie będę jakoś tego tutaj rozkminiał za dużo nad dorszem, nie? No proszę, nad dorszem, makrelą rozkminiać. Ryba to ryba, jaka jest, każdy widzi. No, pośpijmy sobie trochę. No do rana, jest 6 rano, w sam raz. Mamy 26 dolców do zapłacenia tego. Do zapłacenia jeszcze... tych kosztów za łódkę. To nie jest, nie wydaje mi się, żeby to było dużo. Za dzień, no w sumie 2 dni pracy mogliśmy sprzedać łódkę całą. Co tu się dzieje? Inspect. Okej. No dobra. Chroni przed nocą, jak trochę się świeci. Może być. Co tu mamy? Jest szel. Będzie flundra. Złówmy flądrę. Jej, złowiliśmy flądrę. O, flądra jest duża. Zobaczymy, czy się będzie opłacało sprzedawać flądry. Okej. Złówmy flądrę. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze jedną flądrę. O, drogie, to duże te flądry, naprawdę. Może ja bym tak ułożył i ja bym tutaj poszukał sobie jakieś inne ciekawe rzeczy do złowienia. Więc flądrę sobie odpuszczę chwilowo. Gdzie tu jeszcze jest coś? Mogę zmieniać sobie różne rzeczy. Mogę sobie na przykład wybrać dźwięk, który będzie w foghorn, czy im w mgle będzie głośny. Mogę włączyć światło, ale jest jasno, więc nie muszę. Ale mam spyglass i wtedy prawym mogę sobie przybliżać. O, tam są ryby. Tam są te dorsze. Tutaj też są pewnie dorsze. A nie, tu jest makrela. No, złówmy kilka makrel. Pyk, pyk. No, łowienie jest na razie takie stosunkowo... O, ale zdobyliśmy jakąś super makrelę. Będziemy mieli... Czy jeszcze jedną makrelę ja bym złowił, tak naprawdę. Złówmy tą makrelę tu i popłyńmy na 4 dorsze. Popłyńmy na dorsze. Tutaj miały być chyba, nie? No, ten gameplay loop jest ciekawy. W sumie spodziewałbym się może czegoś trochę bardziej wymagającego jak łowienie. Chociaż podejrzewam, że... O no, akurat mówiłem, że jest to proste i zrypałem, nie? Klasyk. Ale podejrzewam, że no, twórcy gry nie chcieli zrobić czegoś wyjątkowo trudnego i też pewnie nie chcieli kopiować z innych rozgrywek. Czekaj, czy ja mogę... Nie, w kabinie mam rzeczy. No dobra, zobaczyłem makrelę. Okej, wiem jak wygląda makrela, nie będę o niej czytał. Tak jak mówiłem, atlas ryb nie jest chyba najważniejszą rzeczą, którą mam przeglądać. Dobrze, popłyńmy tu i potem może przy kolejnej wyprawie popłyniemy do innej wioski. Chcę zobaczyć, co się dzieje w innej wiosce. Okej, zacumujmy sobie ładnie. Tyk, tyryk, tyk. A, zaparkowałem wręcz idealnie. Jestem po prostu mistrzem parkowania. O, specjalne zadanie mamy jakieś. Chcę flądrę. I jednego Grey Ila. Okej, no tego nie mamy jeszcze. No ale dobra, musimy kupić... Mam flądrę. Mogę sprzedać flądrę. chyba. Pyk. Dobra. Jak znajdę Ila, to mu jeszcze go odsprzedam. Sprzedajmy wszystko, co jest. Okej, można znaleźć abnormal specimeny, okej. Że będą jakieś dziwne, pewnie jakieś zmutowane i ogólnie straszne i potworne. Czy my mamy jeszcze? Jeszcze mamy tyle... O, no dobra. Undok. I popłyniemy dalej, to może przenocujemy sobie w tamtej wiosce, zdążymy do niej dopłynąć, mam wrażenie. I w międzyczasie może coś jeszcze, ale trochę bliżej kolejnej wioski ja będę chciał sobie połowić. No nasza łódeczka jest taka super słodka. Kurczę, zawsze tak kiedyś myślałem o tym, żeby być rybakiem, ale no, potoczyły się losy inaczej. Nie miałem okazji się zrybaczyć odpowiednio za młodu. Opcje no, bycia... O, ośmiornica. Czy może kalmar bardziej? Dobra. Nie udało się niestety być w życiu rybakiem, więc zostałem archeologiem, programistą, więc no... Może jeszcze w przyszłości zostanę kiedyś rybakiem. O, jest coś strasznego. Ty, XE, włączmy to i włączmy lampę. O, to wiele nie dało. Okej, exposure to phone, increase your panic. Okej, czyli musimy spać albo świecić. Wtedy możemy... O, mam jakiegoś dock workera tutaj. Jak się jest pracować na doku? Że jest różnie, mało płacą, ale przynajmniej praca jest prosta. No spoko, rozumiem. Trader, cześć trader, siema. Dobra, co nas patrzy, ma jakąś bardzo dziwną książkę czarodziejską, oczywiście, że tak. Dobra, będzie kupował nas jakieś trinkety, czymkolwiek są trinkety, my nie mamy żadnych trinketów, ale podejrzewam, że można je złowić przez przypadek nawet. Czekaj, mogę je wrzucić do storage'a swoje, wszystkie rybki i przez to będę mógł wrócić do... Prześpijmy się trochę. Nie wiem, mam nadzieję, że nam się ryby nie zepsują przez to. Dobra, oddokujmy się. Ale z tego co widzę, ryby można, potem w ten storage jest, się dzieli między tymi, między miastami nawet. Dobra, złówmy makrelkę, raczej nie, co ja gadam, flądrę. Muszę się nauczyć jak te ryby, kurde, gadałem o tym, że chciałem być rybakiem, nie rozpoznaję, co to jest za brzydko, cyklopowa flądra. Dobra. Ble. Jak ten gif z kota, taki, raczej kot z gifa, ten taki ble. Ale złowiliśmy jakąś magiczną flądrę teraz, więc no tyle dobrze. Czy ja płynę dobrze? Tak, tutaj jest ten lighthouse. Ja bym chciał tego węgorza złowić, jeżeli by był. Tutaj są chyba jakieś resztki, które będę mógł łowić. Co to są, jakieś deski? Nie mogę łowić dredża, nie mam do tego odpowiednich rzeczy. Jest jakaś informacja. Weźmy to. Dostaliśmy jakąś informację. Tu są jakieś rekiny chyba. Oceaniczne. Nie możemy łowić oceanicznych. Ja bym tego węgorza chciał złowić. Tutaj chyba też będzie dredż. Czekajcie, ja sobie wezmę. Może wezmę I wezmę Spyglassa i sobie popatrzę, co tu jest. Pyk, pyryk, pyk. Tu jest flądra. Co tam jest? Tu jest dorsz. Tu jest rekin. Rekinów może sobie odpuścimy. O, jest ten, jest węgorz. Złowimy węgorza, będziemy mogli skończyć to zadanie. Chcę zobaczyć, co się wtedy dzieje. Czy to jakoś fabularnie poprawi moją sytuację, czy nie? Czy po prostu będzie... czy po prostu zapłacą mi więcej? Jest taka możliwość, ale weźmy tego. Mam jeszcze te w storage'u te ryby, które by się chyba przydało sprzedać. Nie chcę nic mówić, ale ja nie jestem w stanie nawet złowić ich więcej, bo nie będę miał gdzie ich wrzucić. No, no dobra, no to nie musimy ich sprzedać, nie musimy się zarobić za każdym razem idealnie. Przecież to chyba nie o to chodzi, nie? Ale jestem ciekawy, czy ta gra będzie w bardziej właśnie taki fabularny motyw uderzała, czy to jest po prostu taka poniekąd przyjemny, znaczy relaksacyjny sposób handlowania rybkami. Zgarbiona kobieta przychodzi do mnie, patrzy na mnie, okej, gapi się. Gapi się! I come to fish. Po co tu przyszedłem? Tak, przyszedłem tu ryby, łowić rybić. Łody ryb. Tak, ryby łowić, a nie łoby rybić. Chociaż łoby rybić to może być. Nie wiem, czym są łoby. Dobra, każe nam uciekać, bo tu niebezpiecznie. No dobra. Fajnie. Ja bym chciał najpierw wypełnić to zadanie. Tak. Dobra, rzućmy ci tu jednego tego. Pyk. Fajnie. O, 52 za dwie ryby. Całkiem sporo. Okej. Dobra, kolejne zadanie. Jednego black groupera. Nie wiem, czym jest grouper, ale mam wziąć dwie ośmiornice. Ja mam. Znaczy kalmary, ja wiem, że to kalmary. Okej, to... Aha, że kalmary tylko nocą się da łowić? No to wychodzi. Aha. Ja miałem ośmiornicę, nie? Mogę dać je. No są... Nie są najlepszej jakości, ale... Okej. Na razie tyle. Dobra, patrzę na dziwną rybę. Dał nam 61 za tą dziwną i dał nam jakąś dziwną szmatkę. Znaczy chusteczka, handkerchief to taka chusteczka, ale no... Sprzedajmy wszystko. I co to robi? Once a beautiful drum from the insides of a grotesque fish. Aha. No to weźmy do storage może. Sprzedajmy to. Sprzedajmy to i to jest zepsute. Ale dostaliśmy handkerchiefa. On wyciągnął to z tej ryby. No dobrze. Najwyraźniej koleś jest bardzo zakręcony tymi dziwnymi rybami, bardzo lubi dziwne ryby. Ja bym osobiście chyba nie chciał zmutowanej ryby jeść, ale podejrzewam, że ja w Japonii, ludzie to zjedzą, w Japonii jedzą wszystko. I'm looking through the... Okay. Przygląda się nam i nie wygląda... Okej, najwyraźniej to był artefakt, ta chusteczka. Mamy popłynąć do Black Stone Isle. Fajnie, super, okej. Mam to zanieść komuś. No dobrze, do Little Marrow. Okej, weźmy, czemu nie? Mokrą szmatkę, mokrą paczkę mi dał. Okej. Czy on mi dał właśnie rybę zawiniętą w papier, żebym dowiózł do innego miasta? Tak mi się wydaje. O, przecież znaleźliśmy coś, nie? O, jakieś informacje. Okej, na razie nie będę się w to zagłębiał, ale widzę, że tu jest jakieś budowanie świata i chyba jednak w tej grze będzie bardziej chodziło o właśnie poznawanie tego, co tu się dzieje i może rozwiązywanie jakichś takich właśnie zagadek tutaj, a mniej o samo łowienie ryb, to będzie jako taka coś poboczna rzecz trochę, ale okej, podoba mi się ta koncepcja, jest na pewno niesztampowa. Nie jest to coś, co wydałoby mi się, że jest jakimś pomysłem, na który ja bym wpadł, na pewno nie. Ani na pewno nie spotkałem żadnego takiego innego. Są gry takie właśnie ekonomiczne, gdzie jest trochę poznawania świata i trochę bardziej chodzi o gadanie i właśnie eksplorację i dowiadywanie się, co się dzieje, ale żadna z nich nie wiąże się z łowieniem ryb, nie? Okej. Możemy ulepszyć, tak, rozwinąć dry dock można, czyli co, będę mógł kupować lepsze statki w przyszłości? Okej. How do I get materials? Czyli będę musiał zbierać te rzeczy, które tam mi pływają w koło i są zepsute. My nie mamy żadnych materiałów, ale może będziemy mogli w przyszłości... ale nie jest to dodane w demo. No okej, czaję. Gra swoją drogą ma wyjść później w tym roku, więc... Sądzę, że całkiem niebawem będzie można sobie tutaj zagrać. Jeżeli chcecie, będziecie mogli ją zwishlistować, jeżeli to jest coś, co was zainteresowało. My musimy płynąć dalej. Musimy płynąć, zanieść tą psującą się paczkę do Little Marrow. W ogóle Marrow to jest chyba szpik, nie? Po angielsku, więc trochę creepy. A tam będziemy musieli popłynąć, żeby... zbadać tą szmatkę, którą tam wyciągnęliśmy z środka ryby. Ciekawe, no, ja bym osobiście się jakoś specjalnie nie interesował szmatką, którą wyciągnąłem z ryby, bym się w sumie przeraził. No ale okej, to była ta dziwna ryba z jednym okiem dodatkowym, więc... Okej, dostaliśmy, zrobiliśmy questa. Masz nam... Tak, masz mi zapłacić, płać mi! Okej. Możemy sobie pogadać, mamy tradera, ale trader nam nic specjalnie nie daje. Sustainable Fishing. Okej. Jak przeczytamy tą książkę, to nam się coś polepszy. Czemu nie? Ja bym popłynął nocą, jak chcę zobaczyć, co się tutaj nocą dzieje. Na pewno muszę wtedy włączyć, żeby mieć pod ręką wodę, raczej lampę. Tego i tak nie mogę zbierać. Tutaj zobaczymy, co tu dają. Nie chcę łowić nocą. Mgła jeszcze nie przychodzi. Ciekawe, o której przychodzi? O 19:00 nie przychodzi mgła. Ale mamy zapaloną lampkę, więc... Dobra, tutaj trochę fabułę do przodu pociągniemy, na to wychodzi. Ruined Mansion. A jest workshop. Co możemy w workshopie robić? Wejdźmy do workshopu. Zamknięty. No, zakładałbym, że po prostu nie można sobie wylądować i, i wejść komuś, kurde, do tego, do garażu, nie? Dobra, poszliśmy. Aha, nie mam jej ze sobą? Czekaj. Przecież ja mam ją ze sobą. Mam storage. Tu cargo, tak, z powrotem. Trochę bez sensu, powinien widzieć to, skoro i tak to mam ze sobą. Taka rzecz, która mogłaby być zmieniona. Podejrzewam, że zmienią taki mały budżek, także jednak jeżeli mam to w storage'u, to równie dobrze mam to w kabinie, czemu nie. Wróżę z jakąś dziwną książką. Jestem zbieraczem. Tak, to naprawdę się przedstawi. Przedstawi się jako zbieracz. Znaczy w sumie kolekcjoner, przepraszam. Mam coś dla ciebie. Zabrał mi tą chusteczkę? No, że wyszło z jakiegoś statku, który poszukiwał. Dobra. Muszę zbierać zagubione relikwie i mu przynosić. No dobrze, tak. Czemu nie? Dał mi ten dźwig, dzięki którym będę mógł zbierać różne szpeje, które wyrzuci morze. No tak, no ale to jest The Dredge. Demko całkiem okej. Sądzę, że pokazuje mniej więcej, o co będzie chodziło w tej grze. Ja bym wyszedł sobie w nocy jeszcze tylko, żeby wam pokazać, jak tutaj to wygląda. Wygląda to, że mimo, że coś pójdzie nie tak. Jest... Co się dzieje, jak jesteśmy przerażeni? Nie wiem. Tu się coś dzieje. Zobaczymy, czy da się przegrać w tą grę. To jest creepy. Czy po prostu my oszalejemy w pewnym momencie? O, tam stateczek jakiś pływał. Ciekawe, czy można z innym stateczkiem się spotkać. Ale tak, ja sądzę, że jako koncepcja jest to na pewno ciekawa koncepcja. Ciekawa gra, ciekawy pomysł na grę. Jesteśmy przerażeni, jesteśmy spanikowani. Walniemy. A, czyli w taki sposób się rozwalamy. Rozwalamy się w to, że po prostu płyniemy w nocy i nie zauważymy jakiegoś kamienia jednego lub drugiego. Rozumiem, rozumiem, czaję. No tak, The Dredge. Jeżeli chcecie sobie zagrać w to demko i może trochę głębiej się zanurzyć w szaleństwo lovecraftiańskie... A, o kurde. One się tak znienacka pojawiają? Okej, wyłączyło nam statek. A, no dobra, już rozumiem na jakiej zasadzie. Czyli pływanie nocą jest niebezpieczne. Kto by pomyślał? Jeżeli chcecie zagrać sobie, link do gry The Dredge jest pod filmikiem. Tak jak zawsze jestem Mr. Pig i dziękuję wam za wasz czas. No i co? Mam nadzieję, że się podobało i że zobaczymy się przy następnym. Pa!